Dłużej już nie da się tego odwlekać, drodzy Państwo. Analizy live startują, to jest środa, 10 dzień kwietnia. Rafał Bogusławski, witamy, Roze, roześmiany, tak? Nie ma się z czego śmiać, naprawdę, Robert Stanilewicz. I mamy taki dualizm, dlatego że ci, którzy oglądają nas na Facebooku, to widzą, że i rekordy, a ci, którzy nas oglądają na YouTubie i na www.analizy.pl, widzą okładkę która brzmi rekordy Wigu i odwrót. Na Facebooku nie udało się tego zmienić w ostatniej chwili, ale tak, szybka refleksja. jednak, że te rekordy to może potem, co wydarzyło się. Wczoraj na giełdzie w Warszawie, to jednak należy dopisać, że yy, odwrót. Tak, kto zastał przyznać się. Nie tu jeszcze były walki ze zmianą grafiki i dam lapiszek to tak, zaczynajmy. No to za zaczęliśmy. Rafale. Jak tam? Jak tam u Ciebie? Ja jestem gotowy. Gotowy, gotowy ja, jesteś. Gotowy. Dobrze. Państwo Dobrze? też są gotowi. OK, i startujemy w takim razie. I proszę Państwa, zaczynamy od tego odwrotu po rekordach. To jest ciągle Hossa, tak, Rafale? Oczywiście. No ciągle, nie, ciągle. Nie naganiamy, nie zachęcamy. Nie. nie. To jest wymiana poglądów, tylko pamiętajcie. To mówię, to mówię o tym, że to jest ciągle Hossa, bo jak cytowałeś kiedyś pewną pewną książkę, tak? Nie mogę sprzedać, mm -hmm. ale dlaczego? Bo, bo jest chossa. ale jednak byli tacy, którzy sprzedali to dość intensywnie sprzedawali, bo na przykład to co wydarzyło się na Wig to jest 2,70 w dół, minus 2,70 na Wig Banki, za chwilę to pokażę. Rafale, co się wydarzyło? Co takiego się dzieje? Znaczy, po pierwsze, to już nerwowo jest w ogóle na rynkach akcyjnych od pewnego czasu i na amerykańskich. To może jeszcze tam nie widać tego, jak na indeksach, żeby tam jakieś duże spadki były, ale jednak taka nerwowość na rynku się utrzymuje. Dzisiaj będą też dane o inflacji, więc też można się spodziewać, że nerwowo będzie, tak czy inaczej. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, zanim o wig powiem, to na DAX-a, który 28 marca ustanowił szczyt. I od tego czasu jest w ruchu korekcyjnym, więc my trochę tak w pożyczonym czasie. Czekaj, czekaj, daj mi znaczy mów o tym, ale na tyle długo, żebym zdążył pokazać tego DAXa, okej? Okay? A to jeszcze DAXa chcesz pokazać. Myślałem, że na ligu Do... będziemy się koncentrowali. No dobrze, ale pokażę tego DAXa, skoro o tym powiedziałeś. To no, momencik. A ty. Bo tam się da... jeszcze tam Jeszcze kilka się słów... raczej... Tam się zaczęły spadki. Ja się zastanawiałem, kiedy w końcu inwestorzy w przypadku DAX-a zauważą jednak, że tam w tej gospodarce ameryka amerykańskiej, niemieckiej niewiele się dzieje pozytywnego. No i, te, no i zauważyli, znaczy to już ostatnie ponad tydzień, tak? Siedem sesji, 8 już prawie sesji, to jest ruch spadkowy. O, właśnie tutaj DAX. Tak? Byliśmy na 18,5 tysiąca, jesteśmy 18... 200, trochę poniżej. Nie są Jesteś, to wielkie. Jesteśmy teraz 18,76 18 076 punktów. E, na i, e, nie, nie jest to jeszcze wielka przecena, natomiast no, to też pokazuje, że w tym czasie i Wik i Wik20 miał jeszcze trend wzrostowy. Więc jeżeli e, patrzymy na rynki światowe, to tutaj od pewnego czasu jednak tendencja do realizacji zysków była. No i wczoraj mieliśmy ewidentnie e, też e, europejskie rynki zachowały się słabo, między innymi DAX, to też jednoprocentowy spadek. Natomiast to, co się działo na WIGU, no, na naszej giełdzie, no, to jest taka typowa sesja odwrotu krótkoterminowa. Znaczy, zakładam, oczywiście po fakcie można potem stwierdzić, czy to był początek jakiejś większej korekty, ale krótkoterminowo na przynajmniej kilka Kilka dni, kilkanaście być może dni, no to będzie jednak nad rynkiem ciążyło to, co się wczoraj wydarzyło, bo zakres zmienności był ponad 2% i na wig i na WIG-u 20%, i ta czarna świeca to oznacza, że rynek otworzył się wysoko, w międzyczasie poszedł jeszcze wyżej, natomiast skończył spadkami w przypadku WIG-u to 1,1%, co oznacza, że nastąpiła gwałtowna realizacja, gwałtowna realizacja zysków, zwłaszcza na bankach. Zauwa dodam jeszcze, że wczoraj KGHM rósł ponad prawie 10%, tak skończył na wzroście 8%. To jednak jest spółka, która sporo waży w indeksie, więc widać, że te banki, no, bardzo gwałtowna realizacja zysków. Nie było specjalnych jakichś informacji, które by według mnie wyjaśniały taki silny ruch, po prostu poza taką psychologią rynku, jak wszyscy zauważyli, że jest 85 tysięcy na bo wczoraj było 85 tysięcy na wig prawda nie na zamknięciu, ale było. No to zaczęły się, zaczęły się spadki, zaczęła się wyprzedaż, no i WIG banki też z, zanotował spadki. Pomagały nam w tych spadkach, w cudzysłowie, pomagały rynki amerykańskie, które. Zanotował się spadki, miały... ile tam było na WIG banki? To mówmy tak. 2,7 do dołu. 2,7 WIG banki. No ale KGHM, ile mówiłeś? Wzrósł? Ponad 8% do góry. A był 10%. Tak? Było tam ponad 140 zł za akcję. To, to ciekawostka także na, na marginesie, co mu się stało? To też bardzo ciekawe, że przez w zasadzie kilka tygodni, KGHM no, rósł, bo ros, rosną ceny, rosną ceny miedzi, rośnie, rosną ceny srebra. Wczoraj wygląda tak na to, że inwestorzy nagle docenili KGHM, no bo policzyli, że jeżeli jeżeli ceny miedzi dalej będą rosły i ceny srebra będą dalej rosły, no to dźwignia operacyjna w przypadku KGHM powinna spowodować, że ta, ta, ta spółka będzie wyceniana za chwilę powyżej 200 zł. No, przy założeniu oczywiście, że dalej będą rosły ceny miedzi i ceny srebra. Czy to jest pewne? No nie jest pewne, natomiast całkiem prawdopodobne. Więc wczoraj, o, KGHM, tutaj właśnie te 130 zł wcześniej, między 125 a 130 zł, to w grudniu tak rynek próbował do 130 dobić z wyceną. Nie udało się, jak tutaj została pokonane 130, no to nagle wszyscy zauważyli, że może warto kupować, kupować KGHM. On wskaźnikowo jakoś nie jest specjalnie wysoko wyceniony. Znaczy przede wszystkim, jak patrzymy na majątek tej spółki, no to, to jest, jest, z czego tworzyć zyski. Pytanie, czy to. Czy to zostanie wykorzystane przez KGHM? No to jest zawsze wątpliwość, jeżeli mówimy o spółkach takich jak KGHM, który jest spółką Skarbu Państwa. Natomiast wydaje mi się, że, że przy rosnącej cenie przede wszystkim miedzi, to KGHM będzie podążał jednak za ceną miedzi, a w Historia pokazuje, że powinien wtedy trochę szybciej rosnąć. Więc KGHM tutaj, gdyby nie KGHM, to te spadki na WIG-20 byłyby jeszcze większe. Natomiast ja bym skoncentrował się na bankach i też początek dzisiejszej sesji, patrząc na to, co się wydarzyło wczoraj w Stanach w drugiej części dnia, czyli tam były wzrosty. Pierwsza część dnia spadki, druga wzrosty, to zakładam, że zaczniemy od wzrostów, no być może nawet nie wiem, jednoprocentowych wzrostów. Nie wiem, czy tak będzie, no ale powiedzmy 0607 do góry WIG20 to jest bardzo prawdopodobne. Znacznie ciekawsze jest to, jak zakończymy ten dzień. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. Też same dane o inflacji to jest jedno, natomiast zdepedowane to, to jest. Poczekaj, też... bo poszedłeś już do Stanów. Poczekaj, 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 bo momencik ważny jeszcze do KGHM-u. Przepraszam, że przerwałem Rafałowi. Pan Rafał Bogusławski kilka live temu mówił, że po odpisach KGHM będzie spadać jedną, dwie sesje i potem będzie rósł. KGHM się posłuchał pana Rafała. Bardzo mi miło, że KGHM jest taki posłuszny, grzeczny, ale on się nie chciał słuchać wcześniej, bo miał trochę mocniej rosnąć. Natomiast to jest to widz przypomina o tym, o czym ja mówię często, jeżeli na przykład mamy takie księgowe operacje, właśnie jak odpisy związane z utratą wartości majątku, tak, przeszacowanie coś, tego typu działania, czy w górę, czy w dół. To efekt dla rynku to jest najczęściej jedna, dwie sesje. Czasami w ogóle nie ma reakcji, no chyba że są gigantyczne te odpisy albo są rewaluacja, tak? czyli podniesienie wycen są bardzo duże i są na przykład możliwości, żeby, albo oczekiwania, że spółka może wyprzedawać część tych aktywów, więc to są rzeczy, które wtedy wpływają trochę na kurs. Natomiast same takie księgowe operacje typu, że tam zrobimy sobie większy wynik dzięki temu, że właśnie przeszacujemy wartość majątku, albo odwrotnie. To naprawdę, to, to historia rynków pokazuje, że tutaj reakcja jest minimalna. To co, to, co zapewnia ruchy kursów, takich silne ruchy kursów w dłuższym terminie, to są cash flowy, czyli jeżeli rośnie cena miedzi i cena srebra, w przypadku KHM-u to, to są te dwa surowce, które oni wydobywają i od tego zależy wycena spółki, właśnie bo tutaj inwestorzy sobie już liczą, ile tych zysków będzie, w związku z tym, że na przykład cena miedzi może być za chwilę powyżej 10 tysięcy za tonę w dolarach, a w przypadku srebra, być może, jak zostanie pokonane 30 dolarów, to za chwilę może być 50 testowane, czyli rekord trzech czasów. No i tutaj pewnie wyobraźnia będzie działała w najbliższym czasie, tylko też warto pamiętać o tym, że to jest rynek surowcowy. Czyli to, co się dzieje na miedzi i srebrze, no za chwilę może być też szybka korekta, na przykład. To też warto o tym pamiętać. Okej, okay, to teraz wracamy już do tego wątku, który ci przerwałem. Tymi komentarzami jeszcze od widza na temat te, twojej, t, tym razem, skuteczności prognostycznej. Ten komentarz jeszcze wisi. Dziękujemy bardzo. I tam były trzy kropki przy Stanach, że a w Stanach, a w Stanach Nie mieliśmy uh -huh. początek początek sesji, mieliśmy spadkowy. Tam już od kilku, w zasadzie od dwóch tygodni, nawet trzech tygodni, zwłaszcza na znaku 100, to widać, że tam brakowało energii temu rynkowi i albo temu rynku. Jak <grym> mówił klasyk w misiu. <grym> To jak popatrzymy na, na to, co się działo tam w ostatnim czasie, no to tutaj widać było, że na przykład czy Tesla, czy Nvidia, to, to były spółki, które słabły, Nvidia dalej zresztą słabnie. Te spółki, które były mocno grane w ostatnich dwóch, trzech miesiącach od początku roku w zasadzie jeszcze w marcu, to teraz odpoczywają, no i, i e, tam się zaczęło robić trochę bardziej nerwowo. Początek sesji był nerwowy i spadkowy, ale druga połowa sesji, w zasadzie już powiedzmy, tam wiem, około 20 naszego czasu, dokładnie nie patrzyłem, no ale w drugiej połowie sesji zaczęły się wzrosty i rynek, rynki skończyły na plusach. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj o 14.30 będą dane inflacji. Jakiekolwiek różnice, tam jedna dziesiąta różnicy dla inflacji bazowej czy inflacji konsumenckiej w w górę czy w dół spowoduje silne ruchy. Bez względu na to, jakie te dane się pojawią, i tak zakładam, że się będą silne ruchy. Natomiast ciekawsze będzie to, jak dzisiaj rynek w Stanach zakończy notowania i co będzie jutro. tak? Czyli jak już inwestorzy przetrawią te informacje, które napłyną o 14:30, to dopiero jutro pewnie będzie lepiej widać, co tak naprawdę w trawie piszczy, czyli jak są bardzo przekonani do tego, że trend zostałby może być kontynuowany. Ostatnie sesje w zasadzie już nawet kilkanaście sesji to są zachowania rynku, które pokazują, że tam rośnie, rośnie nerwowość. Mówię przede wszystkim o NASDAQ-u, natomiast to jest coś, co przekłada się oczywiście też na SP500, no bo w SP500 też te spółki technologiczne ważą bardzo dużo. Trochę inaczej zachowuje się Dow Jones, tam są spadki spowodowane, no też te, te spółki technologiczne też są Dow Jonesie, natomiast tam mi się wydaje, że po prostu rynek trochę... Bardziej był skłonny skorygować w ogóle wszystkie, wszystkie aktywa amerykańskie. No i to się wydarzyło w, w ostatnich dniach. Pytanie, czy to będzie kontynuowane? No ja zakładam, że chyba tak. Znaczy ten kiecień może być zmienny nerwowy. Jak głębokie spadki, to zobaczymy. Natomiast. To co, się, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, też raz podkreślę, to jest zapowiedź według mnie większej nerwowości. Nawet jeżeli dzisiaj, jutro będą wzrosty, to też spodziewam się, że to nie będą takie wzrosty bez ruchów korekcyjnych, czyli po prostu nie będzie tak, że rynek będzie liniowo szedł w górę. Trochę oddechu dla rynku by się przydało. Te pretekstów może być całkiem sporo i z gospodarki, i też ze świata polityki. No i dzisiaj, podanych o inflacji, myślę, że kontrakty na akcje będą, będą szalały. Amerykańska inflacja może też mieć znaczenie dla kursu złota, prawda? Tak, znaczy tu oczywiście są w tej chwili w komentarze, jak popatrzymy na Bloombergu, dużo komentarzy, że jeżeli będzie niższa inflacja, to dla rynku złota to bardzo dobrze, przeczytałem w artykule, to takie mądrości, które są no, takimi mądrościami, tak? Że to bardzo dobrze dla kursu złota, bo złoto nie płaci odsetek ani dywidend, więc jak są niższe rentowności, no to jest bardzo dobrze. Niekoniecznie i złoto potrafi rosnąć również wtedy, kiedy rosną rentowności obligacji, rosną stopy procentowe, to zależy, co napędza wzrost kursu złota. I ja uważam, że bez względu na to, co w tej chwili się pojawi, jeżeli chodzi o tą inflację, czy ona będzie wyższa, czy niższa, czy będą oczekiwania, że będą. Dwie obniżki stóp procentowych w Stanach, czy trzy, to i tak złoto, pomijając jakieś ruchy korekcyjne, które w każdej chwili mogą być, mogą być silne, bo to jest rynek surowcowy, to złoto jest w trendzie wzrostowym i ten trend wzrostowy będzie się utrzymywał przez najbliższe kilka lat. I to nie jest tak, że kurs złota się zatrzyma i ja wiem, że Zachary Zorian zaraz mi napisze, że tam sztuczna inteligencja albo jakieś wzory techniczne pokazują, że po osiągnięciu 2350 to potem będzie 1800. Być może tak. Natomiast jak patrzę na to, co się dzieje w świecie, polityki, co się dzieje, w... Z popytem na złoto, też ze strony banków centralnych, to raczej jestem spokojny, że bardziej bym się obawiał tego, że tu w pewnym momencie będzie po prostu euforia i ten rynek zacznie za szybko rosnąć, niż to, że będzie taka korekta 1800. Ale zobaczymy, no oczywiście rynek to pokaże. Natomiast dzisiaj te dane o inflacji, ze względu na to, że rynek no, jest po silnych wzrostach, rynek złota, to gdyby okazało się, że inflacja jest wyższa od oczekiwanej i tam konsumencka ma być rok do roku na poziomie 3,4 wzrost z poziomu 3,2, natomiast bazowa ma spaść z 3,8 na 3,7. Jakby się okazało, że ta inflacja bazowa nie spadła, a inflacja konsumencka jest trochę wyższa, no to pewnie złoto w pierwszym ruchu zareaguje negatywnie, czyli tam spadnie może 20, może 30 dolarów. Natomiast też pewnie zareaguje dolar, który by się wtedy umocnił. Natomiast bardzo ciekawa będzie druga część dnia, czyli jak już inwestorzy sobie na otwarciu rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych, mówię rynku akcyjnym, jak już sobie przeanalizują, co się wydarzyło, to też to wtedy przełożą to też na rynek złota. Według mnie te dane, bez względu na to, jakie będą, czy nawet jeżeli wzrośnie prawdopodobieństwo tego, że nie będzie już nawet dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku, to i tak złoto jest napędzane zupełnie innymi siłami. Stopy procentowe mają minimalne znaczenie dla złota. Większe znaczenie Inflacja będzie miała dla rynku obligacji wyższa inflacja od oczekiwanej, to jest znowu podbicie rentowności obligacji dziesięcioletnich, które w ostatnich dwóch dniach zachowały się dość dobrze, to znaczy tam spadki rentowności. Natomiast no pytanie o kolejne, kolejne dane o inflacji, jeżeli rynek zacznie grać to, że w tym roku będzie tylko jedna obniżka, albo że nie będzie wcale obniżek stóp procentowych, no to rentowność dziesięcioletnich obligacji pewnie będą powyżej 4,50 amerykańskich. To będzie pogorszenie sentymentu dla też innych rynków obligacyjnych, chociaż tutaj znowu jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego też może sporo namieszać, jeżeli chodzi o oczekiwania, jakie ruchy stóp będą w strefie euro. Złoto według mnie jest w trendzie wzrostowym, to jest. W mojej ocenie to jest początek trendu wzrostowego, to znaczy jesteśmy w początku konsolidacji. Tak, początek. To, to, to jeszcze potrwa. Znaczy to jest wieloletni trend według mnie, który będzie kontynuowany przynajmniej jeszcze 3 lata, ale ja zakładam, że będzie przynajmniej 6-7 lat jeszcze kontynuowany. Oczywiście to nie będzie liniowo i nie będzie w takim tempie jak, jak ostatni miesiąc czy półtora. Natomiast według mnie będzie to silny, silny trend wzrostowy utrzymywany przez napływ pieniędzy kolejnych inwestorów jak Państwo już wszyscy zauważą, że złoto jest w wzrostowym to ulica pewnie zakończy to jakąś euforią kupowania no, złota. No ktoś pisze, Piotr pisze, że w naszej mennicy ciężko kupi, złoto kupić, taka gorączka złota oczywiście tak mówimy tutaj o fizycznym złocie Anotowania, które pokazujemy to są oczywiście z rynków z rynków finansowych, gdzie mhm. raczej mało kto sobie chyba odbiera, nawet jeżeli inwestuje przez ETF-y, które rzeczywiście mają, posiadają złoto, to mało kto sobie chyba odbiera w postaci fizycznej. Oczywiście te rynki są zsynchronizowane, no ale do czego innego to służy, jedno i drugie, tak? W przypadku finansowych raczej działanie na cenie, a w przypadku fizycznego to po prostu zamrażanie. Pieniędzy, czyli zabieranie pieniędzy z gospodarki, pieniądz już nie krąży, nie buduje żadnych inwestycji, nie jest nigdzie zainwestowany, tylko zamienia się w sztabki, kamyki takie inne rzeczy i ląduje gdzieś pod, kiedyś pod gruszą. Tak, teraz to nie wiem, gdzie tam ląduje, gdzie trzymają to ci, którzy kupują złoto fizyczne, no i potem ewentualnie. Kto się to, znajduje. oni, w oni potem powie. zamieniają to złoto na bitcoiny i bitcoiny rosną, <laughs> więc oni potem te bitcoiny zamieniają na złoto i potem złoto rośnie, i tak? To perpetuum mobile trwa. Tylko ciekawe, co, tak, ciekawe, z czym zostaną. Jak tak zamieniają to, żeby trafili na ten moment dobrze, kiedy internet na przykład zniknie, tak? To żeby mieli to fizyczne, a nie bitcoiny. A to tak. No to Ale to, to nie, ogóle... nie wchodźmy w ten temat, bo tak, rzeczywiście sam tutaj doprowadziłem. WIK 1%, 1 plus 107, czyli Teraz znowu muszę zmienić tytuł, tak? Rekordy, odwrót i powrót. Dobra, to robimy przerwę i zmieniamy tytuły. Nie, ale to ta wczorajsza, ta wczorajsza realizacja zysków to warto pamiętać o tym, że takie, takie ruchy na spadkowe, które, które wczoraj mieliśmy, co pewien czas się pojawiają na rynku, i jak są sprzyjające okoliczności, to znaczy Stany Zjednoczone wyglądało, że będzie, będzie słabo, no to po prostu nikt się nie odważył do końca sesji na naszym rynku kupować akcji. A w związku z tym, że czarny scenariusz w Stanach się nie zrealizował, to dzisiaj mamy wzrosty. I yy, znowu pytanie jest takie: czy pokonamy na Wigu 2,5 tysiąca tam z kawałkiem, a na Wigu 85 tysięcy punktów, czy będzie drugie uderzenie albo zatrzymanie się trochę niżej i rynek zacznie słabnąć? Bo ja bym obstawiał mimo wszystko, że. Ten początek sesji to jest znacznie łatwiej na otwarciu, tak? większy optymizm mieć, natomiast końcówka sesji może być trudniejsza. To oczywiście zależy trochę jak w Stanach będzie, ale jesteśmy na takich poziomach, że tutaj no trzeba brać pod uwagę, że większa zmienność i, i nerwowość na bankach, czy w ogóle na, na, na większych spółkach, ale na mniejszych również, no to jest coś, co, co trzeba przyjąć, że tak będzie. No w najbliższym czasie nie sądzę, żeby tutaj było spokojnie i po prostu trend wzrostowy pod linijkę. Mm -hmm, Okej. Okay. WIG 21-11 na, na plusie. Doktor Szum pisze WIG 20 powyżej tysiąca Tak, a teraz troszeczkę niżej niż tysiąca, Ale był przez moment powyżej tysiąca rzeczywiście. I też na początku doktor Szum pisał oczywiście jako prorok Hossy. Proszę bardzo, hossa ma się dobrze. Wtedy gdy mówiliśmy o tym, że musieliśmy zmienić tytuł, po, bo jednak był odwrót rekordy rekordy na Wigu i. Odwrót. No dobrze, to lecimy dalej. O złocie już było. Może teraz, zanim polecimy dalej, kilka od Was okruchów jeszcze komentarzy, bo tego nie było za dużo w tym momencie. Oczywiście dzień dobry i łapki w górę. Zdzisław pisał już o 8.15, czyli na pół godziny, zanim wystartowaliśmy. Czyli może nawet na 31 minut, zanim wystartowaliśmy. Pozdrowienia od Zacharygo Zoriana. Oczywiście były. Buenos dias, damas y caballeros. Caballeros, caballero. nie będę się już kompromitował caballero. więcej hiszpańskim, którego nie znam. Co, to mamy. O, właśnie, tu jest ważny komunikat, który widziałem. Komentarz Pierwszy: To mamy pierwsze sygnały odwrócenia trendu. Czy tak? są takie... wraca, czyli wracamy drodzy. Teraz wróciliśmy z krainy złota, z krainy OS, tak? Teraz wracamy jeszcze do giełdy. Na złocie też tam ostatnie dni to już troszkę większa nerwowość się pojawiła, pewne sygnały, że tam ta chwila może być jak trochę większa korekta e, spadkowa, natomiast ja bym zwrócił uwagę, że przy silnych trendach wzrostowych, to właśnie te pierwsze sygnały odwrócenia trendu, to jak ktoś reaguje na pierwsze sygnały, to bardzo często za wcześnie wychodzi z rynku, że tutaj e, oczywiście wczoraj jakby ustawienie rynku i to, co się wydarzyło w Stanach, sprzyjało takiej wyprzedaży, natomiast no, to jeszcze może zająć trochę czasu, zanim ta korekta się rozbuduje. Jeszcze może być tak, że rynek ponownie wyznaczy nowe szczyty, zanim wejdzie jakaś większa korekta. Pytanie, czy w ogóle ta korekta wejdzie, bo to też warto pamiętać, że jest taki rynek zapomniany w ogóle, jak nasz rynek w poprzedniej dekadzie, jak już zostanie odkryty przez inwestorów zagranicznych, to ten trend może trwać dużo dłużej. Niż większość inwestorów zakładał, no bo zakładają, że kiedyś muszą być jakieś granice wzrostu związane z tym, że przecież nigdy przez ostatnie 10 lat ten rynek nie poruszał się w tak silnych trendach, bo miałem 2021-2020-2021. A teraz rynek pokazuje, że ma coraz chęć na coraz nowe szczyty. No i to jest coś, co jest też, jak patrzę na przykład na to, jak wyglądają dochody gospodarstw domowych, jak będą wyglądały w najbliższym czasie, to dla polskich spółek, to Szanse na to, że będą pokazywały dobre zyski, dobre wyniki, no są bardzo duże, więc to co, to, co jest potrzebne do wzrostu, poprawa wyników jest. no Jak nam nie popsują nastrojów Amerykanie, albo w ogóle rynki światowe, no to pewnie ten, ta hosta będzie trwała, nawet jeżeli tu przyjdzie 15% korekta. To ja zakładam, że to będzie tylko korekta. To jeszcze o tej inflacji w Stanach, bo tutaj komentarz chyba przez minutę tego pokazałem, ale nie cytowałem. Dave pisze dzisiaj, CPI w Stanach. I może być weryfikacja HOS, jak się odczyt rozejdzie z prognozami, ale że wielu się właśnie tego boi, to będzie odwrotnie. Bo... Bardzo ciekawe jest, ja patrzyłem na te duże banki inwestycyjne, czy firmy inwestycyjne, które prognozują, i praktycznie tam jest tylko jedna firma, która prognozuje, że odczyt będzie inflacji na poziomie 3,3, ,3, a wszyscy są zgodni i mają 3,4 inflację, tą konsumencką. I Ociadł, takie, to niuanse, znaczą, to, takie niuanse co? One, jakie ale, one mają znaczenie? To to oznacza, że po prostu jak tutaj będzie jakieś odchylenie, na przykład będzie 3,5 albo 3,6, to reakcja będzie dość duża. To znaczy, to pierwsza reakcja będzie na, na rynku akcyjnym podejrzewam, że to będzie ponad procentowy ruch, być może nawet dwuprocentowy, pytanie, co będzie potem. I ja nie, nie, nie jestem tak przekonany, że tutaj właśnie 3,4 to jest ten odczyt, który będzie na pewno. To jest problem z, ze średnią ceną benzyny, chociażby paliw Stan w Stanach Zjednoczonych, ale też nie wiem do końca, jak wyglądają ceny żywności. Znaczy, patrzyłem, próbowałem to oszacować, mm -hmm. to więc na CPI. No, poczekamy do, do 14.30. Na, ale natomiast... ja w ja się tak żartem pytałem o to, ale jakie no. znaczenie ma ta różnica między 3, 4 i 3, 6? Ale to... to jest dobry pretekst, żadnego. To jest bardzo dobry pretekst do tego, żeby rynki miały czym żyć. I jeżeli przekładamy to na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, czyli ta tegoroczna kontynuacja HOS, bardzo duża hos od w zasadzie od października ubiegłego roku, ale od początku roku jest kontynuacja, to jak będzie 3 i 6, to będzie dobry pretekst do tego, żeby przynajmniej krótkoterminowo inwestorzy się przestraszyli. Natomiast podobnie jak w piątek było z danymi z rynku pracy, to najpierw inwestorzy się przestraszyli, a potem stwierdzili, no dobrze, no ale jak rynek pracy ma się dobrze, bo tam było ponad 300 tysięcy nowych miejsc pracy utworzonych, zamiast 200 tysięcy, no to jeżeli gospodarka tworzy w takim tempie miejsca pracy, to znaczy, że jest całkiem dobrze. Też firmy powinny poprawiać wyniki, więc z inflacją może być podobnie. czy znaczy tutaj bardziej bym się spodziewał, że byłaby negatywna reakcja na obligacjach niż na rynku akcji taka długotrwała. Natomiast krótkoterminowo to jest świetny pretekst do tego, żeby na przykład rozbudować korektę na rynku akcyjnym i w związku z tym, że te wzrosty tak od. Pierwszego tygodnia tego roku na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych trwają, to taki odczyt, na przykład, właśnie 3.6 jest świetnym pretekstem do tego, żeby na przykład 2-3 tygodnie ruchu korekcyjnego się pojawiło. Przy tym to się dzieje na spółkach technologicznych, tych dużych, ale też tych mniejszych, to jest rozbudować taką korektę w, przy pomocy takich danych. To jest coś, co jest do zrealizowania. Jeżeli rynek te, tej szansy by nie wykorzystał, to znaczy, że siła tego rynku jest znacznie większa niż ja. W tej chwili to oceniam, więc to jest tylko pretekst, bardziej psychologia niż rzeczywiste przełożenie na to, co się będzie działo, czy ze stopami procentowymi, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla gospodarki amerykańskiej, bardzo niewielkie. Ja obserwuję komentarze od Państwa, Szanownych. Tutaj doktor Szum, muchas gracias, Zachary, akurat to towarzyskie jakieś są. Są historie, ktoś tutaj pisał, a kiedy. Ludzie. Socjalistyczny nawóz, a kiedy na przestrzeni dekad złoto nie rosło, na co Zachary odpowiada, proponuje, nieśmiało sprawdzić na wykresie od 1793 roku, czy złoto taniało. To nie będziemy tego teraz robić, jak Państwo na sobie to, tam chcał... Złoto nie rosło od 2011 do 2015, tak? I takie okresy, i też tam mhm. lata 90., to też był taki czas, 80., 90., też okres bardzo długiego trendu bocznego. Hossa na złocie ponownie zaczęła się w 2002-2003 roku i, i to była taka już potężna fala hossy. Natomiast wcześniej, ta poprzednia dekada, no to wyglądało na złocie tak niezbyt nie ciekawie. Więc długie okresy, czasami właśnie 5 czy nawet 10 lat, kiedy złoto nie rośnie, jak najbardziej się pojawiają. Okej, okay, to teraz mamy kolejny kawałek naszego live'a dzisiejszego. Patrzę, co to, mam jakiś komunikat, jeszcze muszę dobrze sprawdzić, ale już idziemy dalej, proszę Państwa, bo mamy oto taką historię dotyczącą rynków wschodzących. Polska, oczywiście, dumnie możemy mówić, że według jednej firmy od lat jesteśmy wśród rynków dojrzałych jako rynek e, kapitałowy, tak? Wśród tych merch markets, ale umówmy się, że chyba jednak jesteśmy traktowani tak pół na pół, tak? I lepiej, żebyśmy może do tych dojrzałych na razie się nie pchali, bo tam konkurencja jest taka silna, dość. Tam, A więc tam ten temat, nas... rynki wschodzące, rynki wschodzące i mocne rynki wschodzące. Tam w kontekście rozmiarów giełdy amerykańskiej, to nas tam w ogóle nie widać. Tak, Jak patrzymy na udział w indeksach, to w ogóle nas nie ma. Więc lepiej może być obecnym i chociaż odrobinę widocznym w przypadku indeksów rynków schodzących. Natomiast co się dzieje na rynkach wschodzących? Tutaj e, stosunkowo słaby dolar w ostatnich, e, w ostatnich kilku dniach, tygodniach nawet, bo to w, zakładałem, że przy tych danych z gospodarki, które będą. Które napłynęły, i, i ty, fakt, że Fed nie będzie obniżał stóp procentowych szybko, no, że to jednak mocniej będzie mocniej wpływało na dolara. Na razie wygląda na to, że jest trend boczny z tendencją do lekkiego osłabienia dolara. No i y, rynki wschodzące korzystają oczywiście na tym, ale korzystają też na tym, że Chiny. Chiny nie są już tak słabe, jak były jeszcze w ubiegłym roku, tak, końcówka roku, czy nawet początek tego roku to było słabo. To też ciekawe, że jak inwestorzy już zrezygnowali z inwestowania w Chinach, to rynek chiński zaczął iść w górę. No, a w konsekwencji mamy sytuację taką, że indeks MSCI Emerging Markets jest najwyższy od dwóch lat. Tak? I tu w kontekście też tych danych o inflacji, no to też są obawy, że jeżeli te, te giełdy z rynków wschodzących idą w górę w ujęciu dolarowym, to jeżeli okazałoby się, że mamy słabszą, słabszy spadek inflacji, tak, tej bazowej i, i mamy wzrost inflacji konsumenckiej wyższy, to może się okazać, że umocni się dolar i to może przerwać tą dobrą pasę z ostatnich tygodni na rynkach wschodzących. Pytanie, czy tak będzie, no to musiałoby być. Na, naprawdę musiałyby się bardzo przestraszyć rynki. Natomiast jeżeli, ja uważam, że dużo większym ryzykiem są, jest geopolityka w tej chwili niż, niż same stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, nawet siła dolara i to, co się dzieje, i, i dużo ważniejsze jest to, co się dzieje w Chinach. A Chiny stymulują gospodarkę i te działania, które były zapoczątkowane w lipcu ubiegłego roku, bo to były pierwsze ruchy. Znaczy, wcześniej to rząd chiński tylko o tym mówił, ale to były pierwsze ruchy. Że zaczną stymulować gospodarkę i monetarnie, i fiskalnie. Oczywiście rynki oczekiwały na początku, że ta stymulacja będzie trochę większa, ale ona jest rozłożona w czasie i raczej trwała, co oznacza, że prawdopodobnie gospodarka chińska będzie miała się całkiem nieźle w stosunku do oczekiwań inwestorów. To jest coś, co może ustabilizować też rynki akcji chińskich. No a wtedy, oczywiście, MSI, Emerging Markets, tam cały czas Chiny to jest 30%. Może troszkę mniej, w tej chwili nie sprawdziłem dokładnie, ale cały czas to jest znacząca część indeksu MSI. Natomiast też są takie spółki jak Taiwan Semiconductor Manufacturer. To jest spółka, oczywiście, producent mikroprocesorów, która właśnie idzie do góry. To jest oczywiście Korea, i tutaj też są, też, przepraszam, to jest Tajwan, tak. I to też warto zwrócić uwagę na to, że właśnie. Korea czy Tajwan to są też rynki akcyjne, które mają spory udział w indeksie MSCI Emerging Markets. Więc jeżeli będzie dobry sentyment do tych rynków, to nawet umocnienie dolara nie musi spowodować zakończenia hossy. I tutaj właśnie w kontekście tego, jak my jesteśmy postrzegani, ja uważam, że część popytu na nasz rynek to jest pochodna tego, że poprawił się sentyment do Emerging Markets. Jak popatrzymy na zachowanie polskiego polskiej giełdy w stosunku do Rynków emerging market, do indeksów, to my poruszamy się w tym samym kierunku zazwyczaj. Czasami jesteśmy słabsi, czasami jesteśmy silniejsi, ale kierunek zazwyczaj jest ten sam. To znaczy, jak płyną pieniądze na emerging markets, to również płyną do Polski. Bardzo rzadko było tak, że w przypadku poprawy koniunktury na rynkach schodzących polski rynek nie notował wzrostu, chociaż te wzrosty czasami były dużo słabsze niż w przypadku innych. Średniej, tak, czyli rynków emerging markets. Więc to nam na pewno pomaga. Jeżeli by się okazało, że w najbliższych dniach zaczyna się korekta na rynkach emerging markets, no to wtedy zakładam, że polski rynek też te sygnały ostrzegawcze, które zwłaszcza się na bankach pojawiły, to według mnie też mogą się pojawić kontynuacja tych spadków, czyli możemy mieć jakąś korektę nawet kilkutygodniową. To jeszcze, żeby, żeby już było tak smutno do końca, to teraz jeszcze powiemy coś o Europie, o Unii Europejskiej, o strefie euro, która się jakoś nie rozkręca wyraźnie, a nawet się skręca, bo firmy coraz mniej kredytów chcą zaciągać. No, nasi nasi widzowie wiedzą, że ja nie jestem fanem y, działań gospodarczych w Unii Europejskiej, którą politycy y, prowadzą. Nie jestem w ogóle fanem, y, zwłaszcza strefy euro i, i tych y, rozwiniętych gospodarek, y, ze względu na to, że niespecjalnie widzę, jaki tam. Jakie tam branże miały pociągnąć tą tą gospodarkę. I teraz to, co te informacje, które napływają ze strefy euro, to potwierdzają to, czego ja się spodziewałem. To, to, to akurat są dane dotyczące tego, jak wygląda popyt na pożyczki czy kredyty ze strony fir firm. No i Europejski Bank Centralny to monitoruje i stwierdził, że znaczący spadek Ten znaczący spadek to jest 15-20% w porównaniu obecnie do tego, co było rok temu. No to już jest. To już jest to już jest duży, duży spadek, i to, i to potwierdza, że firmy bardzo niechętnie chcą inwestować. Wnioski, jakie są tutaj, z tych, z tych danych są takie, że to może wpłynąć bardzo mocno na aktywność gospodarczą w drugiej połowie roku. To w kontekście jutrzejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego może być informacja, która przechyli szale za obniżkami stóp, być może nie na tym posiedzeniu, ale już na następnym. Ta obniżka stóp będzie. Więc ja na razie, patrząc na gospodarkę europejską, byłem zadziwiony tym, że DAX notował cały czas nowe rekordy, pomimo tego, że Oczywiście mam świadomość, że tamte spółki, które są w DAX-ie, to większość z nich ma znaczną część przychodów z rynków zagranicznych, ale mimo wszystko ta słaba gospodarka niemiecka to było coś, co zaskakiwało w kontekście siły tego indeksu. Oczywiście to jest kwestia relatywnej wyceny do Stanów. Ten rynek jest dużo niżej wyceniony, więc tutaj też potrzeba specjalnie dużo kapitałów, żeby tym rynkiem poruszyć. No, generalnie rynek DAX szedł do góry, mimo tego, że cały czas mieliśmy słabe informacje z gospodarki niemieckiej. Na, na razie wygląda... Że firmy przygotowują się do tego, że tutaj w ogóle w całej strefie euro nie będzie jakichś fajerwerków, nie będzie bardzo silnego ożywienia, nie ma sensu inwestować, nie ma sensu zakładać, że trzeba zwiększać na przykład moce produkcyjne. To jest bardzo niekorzystny sygnał, to jest coś, co ja się tego obawiam w kontekście Unii Europejskiej, zwłaszcza strefy euro. Obawiam się tego, że wrócimy do tego scenariusza, który był przez większą część poprzedniej dekady, czyli totalnego marazmu. Czyli tu się niewiele opłaca, to po prostu firmy miały teraz po COVID-ach, po lockdownach, miały swój czas, żeby trochę podnieść marże, bo były w stanie rynek się rozruszał. Natomiast jeżeli będzie postępowała ta stagnacja na rynku, to za chwilę okaże się, że znowu jest presja na marże. Znowu firmy europejskie nie są w stanie utrzymać rentowności na, na obecnych poziomach, bo to te rentowności też poszły w górę, zwłaszcza 2021. Mówię o rentownościach, tak działalności operacyjnej. Jeżeli popatrzymy, jeżeli popatrzymy na to, co. Co się może dziać w najbliższych miesiącach? To właśnie taki spadek popytu na, na Kredyt. kredyty, to jest coś, co jest dużym sygnałem ostrzegawczym. Oczywiście może być też zmiana tendencji. Okaże się, że ten sentyment się poprawi firmy zaczną się zadłużać, ale na razie to ja bym się zastanawiał, czy właśnie nie będzie tak, jak było 2012-2014. To po tym, drugim, po tym drugim kryzysie, bo podwójne dno było w strefie euro. W Stanach Zjednoczonych mhm. był tylko jeden dołek po kryzysie finansowym, w Unii Europejskiej w strefie kryzys euro długu. Był dwa. Czyli wtedy, kiedy kryzys długo eksplodował, tak? Tak, tak. zwany. Uh -huh, I I, i potem mieliśmy w zasadzie 2000... rozwiązanie. Do 2015-2016 roku cały czas było oczekiwania, że ten, firmy europejskie zaczną poprawiać wyniki, a one nie chciały poprawiać wyników i rynek amerykański szedł w górę, a europejskie nie bardzo. Dopiero tam, jak Draghi zaczął wprowadzać ujemne stopy procentowe i drukować pieniądze, no to ten rynek trochę zaczął inaczej funkcjonować. Natomiast według mnie to jest sygnał ostrzegawczy, który w tej chwili. Wskazuje, że znowu możemy mieć rozczarowanie jeżeli chodzi o europejską gospodarkę. To pewnie by się odbiło na rynkach akcji. Ale są spółki takie na przykład, wiesz tam, Volkswagen odbił na przykład też w ostatnim czasie tutaj mam. Akurat Ale to też warto zwrócić uwagę, podrękę. że na przykład Siemens inwestuje w Stanach, a nie w nowe fabryki, a nie w Europie. O, tutaj Piotr napisał jeden komentarz. Jeszcze jest nadzieja, że UE narzuci przezbrojenie produkcji na wojenną. To jest w ogóle oddzielny temat. Jak dużo pieniędzy będą kraje G7. Ale też powiedzmy, Unii Europejskiej przeznaczały na, na zbrojenia, bo jeżeli faktycznie te wydatki zbrojeniowe zaczną rosnąć i faktycznie większość produkcji będzie w Europie jeżeli mówię o krajach europejskich, także po prostu rządy będą zamawiały europejskie produkty, to szanse na to, że będzie ożywienie w gospodarce zacznie rosnąć. To znaczy pytanie, jak dużo rządy będą chciały przeznaczyć. Więcej na wydatki zbrojeniowe niż przeznaczają teraz. Jeżeli średnio to będzie jeden punkt procentowy, to biorąc pod uwagę 1 punkt procentowy do PKB, jeżeli biorąc pod uwagę to, jak efekt mnożnikowy, jak to działa na gospodarkę, no to wtedy jest szansa na to, że nie tylko przemysł zbrojeniowy w Europie się poprawi, ale generalnie to tutaj koniunktura się trochę poprawi. Tylko wątpliwości są takie, jak dużo rządy będą chciały. Wydawać, zwłaszcza, że no Unia Europejska już, Komisja Europejska już grozi palcem i mówi, że procedury nadmiernego deficytu będą wprowadzane. Polska jest pierwszym krajem, który może w cudzysłowie oberwać w związku z tym, bo mieliśmy za ubiegły rok 5, ponad 5% deficytu PKB i Unia, Komisja Europejska mówi okej, okay, to teraz procedura nadmiernego deficytu, czyli ograniczamy wydatki. Jak ograniczamy wydatki, no to pytanie, czy inne kraje za chwilę, jak chciały zwiększać wydatki na zbrojenia, będą w stanie to zrobić, nie wchodząc w procedurę nadmiernego deficytu. To, to są pytania, które są otwarte, natomiast te, te kwestie zbrojeniowe, no to jest coś, co ja mhm. obstawiam, że one tak czy inaczej będą wymuszone na, i w krajach europejskich i w ogóle w, na świecie. I to będzie jeden z czynników proinflacyjnych. To znaczy, to będzie coś, co sprawi, że gospodarka trochę lepiej będzie, szybciej będzie rosła. Natomiast też inflacja będzie wyższa niż zakładana przez ekonomistów w tej chwili, nawet 2026-2007. Nie sądzę, żeby inflacja przestała być problemem. Powiedziałeś o Rheinmetalu, tak, że dość sporo urósł. To też jest taka uwaga, do tego, że ktoś nagle teraz pomyślał, że to, to, to jest sektor, w który trzeba inwestować. Może tak. Może tak, ale to jest polska spółka. To tak, jest ale w ogóle. Kojarzona, ko, kojarzona z produkcją wojskową. No tam różne rzeczy takie robi. Nie broń może, ale różne, czy, czy takie pompo, pompowane, czy namioty, czy takie makiety. Tak. I to, to jest Lubawa za trzy lata. I widać, jak skoczyła. W 2020 roku, tak? Wybuch wojny, 2022 rok, potem skorygowała, ale wiesz jaką ma cenę do zysk w tym Nie momencie? Wiem. Nie wiem, ale wiesz, pewnie powiesz zaraz. Wiesz, wiesz. Cenę do zysk, cytuję za stuk.pl, 202. Prawie 203. To, to, to taka technologiczna spółka. Prawie 203 ma cenę do zysk. Natomiast jeżeli mówimy o branżach Przecież, i w ogóle, uh -huh, tak. mu, tylko dwa słowa komentarza na temat spółek z branży zbrojeniowej. To jest tak specyficzna branża, że takie proste wnioskowanie, że tam właśnie zaczęła się wojna jakaś, albo że będą rządy więcej wydawały na, to, na zbrojenia, to trzeba kupować spółki zaangażowane w sektor zbrojeniowy. To jest tylko, to jest zbyt proste rozumowanie. To znaczy trzeba by wiedzieć dużo więcej o tych spółkach, żeby konkretnie wybrać te spółki, które mogą na tym zyskać i to jest bardzo, bardzo specyficzna branża też w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Europie też. Lobbyści mają tutaj bardzo duży wpływ na to, które spółki mogą na tym zyskać, więc ja kiedyś próbowałem tą branżę rozwijać i przyznam szczerze, że nie jestem w stanie. Wiem, że tam na przykład Lockheed Martin tak, może zyskiwać, tak? czy nawet Bank może zyskiwać, w związku z tym, że będą większe zamówienia zbrojeniowe, ale generalnie to naprawdę to nie jest taka branża, gdzie łatwo można wyliczyć, jak na przykład, nie wiem, sprzedaż detaliczną. Tak? że firmy, które działają w sprzedaży detalicznej, jeżeli rośnie siła nabywcza konsumentów, no to można zakładać, że większość tych firm będzie zyskiwała. To tam jest to znacznie bardziej złożone i tylko zaznaczam, że próby takiego prostego rozumowania, że okay, tutaj większe zbrojenia rządu i tak dalej i to będą zyski szybko rosły, mogą okazać się zgubne. Jestem, jestem, państwo też są. Minister Obrony Francji powiedział, że jeżeli przemysł nie da rady dostarczyć amunicji zgodnie z zamówieniem, z zamówieniem wojska, to będzie nacjonalizacja. Tutaj pisze Wojciech na przykład, ale ten temat już zostawiamy. Ja bym chciał jeszcze pokazać tutaj, żeby było postulat Zacharego, żeby pokazać złoto od tysiąc, teraz na koniec już będziemy rzeczywiście skakać po tematach dość mocno, od bardzo odległego czasu tam coś Zachary mówił, tam 1700 coś, tak? To tutaj nam Magda Weiss podrzuciła wykres, już teraz go pokażę. Zachary Zarian pisał, żeby zobaczyć taki bardzo długi wykres kilkusetletni, żeby zobaczyć, kiedy złoto taniało i proszę bardzo to jest taki właśnie wykres złota w dolarze, nie wiem czy to jest miarodajne za taki okres naprawdę nie wiem, no ale rzeczywiście da widać. Trzeba by zmienić na wykres logarytmiczny, żeby pokazać procentowe zmiany, bo tak to ze względu na to, że jesteśmy powyżej 2000 dolarów, tak tam było po kilkanaście dolarów złoto, no to po prostu nie widać tych zmian, a tam zmiany też były. Natomiast tutaj lata pokazuje. 80., lata 80 -te, 90 -te, to widać. I tutaj bym po, po, po zwrócił uwagę szczególną na te lata 89., -te, to były dwie dekady trendu spadkowego. Więc to yy, okresy w, liczone w dekadach, kiedy złoto nie rośnie, no to są, to są rzeczy, które, yy, które no, trzeba brać pod uwagę. Tak? Natomiast też warto pamiętać o tym, że. Złoto, y, cena złota była sztywna. tak, Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to było tak y, do lat 30. chyba, tak? Potem nastąpiła zmiana y, w 30. była zmiana, w piątym I potem, dopiero w lata, y, lata 70., to jest uwolnienie ceny złota, bo wcześniej złoto było y, środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych. Bretton Woods i tak dalej. Tak. Mm -hmm. To była to jeden wątek. to, to pokaz, Pokazaliśmy ten bardzo długi wykres, tak jak prosił Zachary wcześniej. A teraz słuchajcie, ciekawa rzecz, o której już tutaj też niektórzy z was piszą. PGE traci 553, a chyba traciło więcej przez moment nawet na dzisiejszej sesji. A to być może za sprawą tego, co pojawiło się w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet na temat energetyki. Pamiętacie te rozmowy? Też tutaj rozmawialiśmy o tym pomyśle, żeby wydzielić górnictwo, że, że miał powstać ten byt oddzielny, nie oderwano od energetyki, co było dobrą informacją dla energetyki, ale teraz jakby to się wszystko odkręca. Proszę bardzo. Pomysł na górnictwo powiązać kopalnie z elektrowniami węglowymi. Powiązać. A co tam? A co tam? No To Planujemy przypisać kopalnie do elektrowni spółek energetycznych. Nie podjęliśmy decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek, ale konieczne jest podłączenie, połączenie dostaw węgla z kopalń do elektrowni, mówi minister przemysłu, profesor Marzena Czarnecka. No to jeszcze kolej, która wozi ten węgiel, trzeba też połączyć do. Z, z tym koncernem, i co tam jeszcze można połączyć? Pocztę też trzeba połączyć, bo przecież to też jest na pewno dużo przesyłek, mają tak między sobą. Ja bym jeszcze, jak między... jechałem, bo teraz ceny miedzi rosną, to będzie miał kto, kto sfinansować te działania. To no tak, a propos, a propos naszej giełdy i udziału Polecamy... państwa w tych spółkach, Polecamy. to jest to jest bolączka. Znaczy, to po prostu jest coś, co nie zniknie z naszego rynku, więc ja w ogóle spółek energetycznych się nie dotykam zupełnie i tam wiem, były wzrosty i postoi po 150%, natomiast w związku z tym, co politycy potrafią zrobić, to po prostu nie dotykam się do takich spółek. No cóż, to tak jakbyśmy się już to tak jakbyśmy się już pożegnali, tak? Z pomysłem, który wydawał się całkiem sensowny, no ale był to pomysł w tej ekipy, której no, w której pomysły teraz już są... Są niedobre. Out, tak. A jeszcze banki państwowe trzeba dołączyć A, do tego numeratu, bo finansują tak. kopalnie. Tutaj Rafał. Co, kto, I, i, kto jeszcze? Co jeszcze można połączyć ze spółkami energetycznymi? Nie, słuchaj, znaczy, ale, ale banki... Pisujcie, te, pisujcie banki, ja jeszcze Orlen, bo to wszystko te spółki mają, mają pieniądze, tak? Więc no to wtedy się uda na pewno, tak? To... Aha. No właśnie. tym. Co, co ja, ja mówię, stąd? bo jak... Mój kolega, mój kolega Mawiał, nie, nie mów głośno, bo jak politycy usłyszą, nawet jak żartujesz, to są w stanie to zrealizować. KGHM akurat w tym okresie nie nastarczy. Hmm. Yy, pisze fajny gość. Wojciech, minister przemysłu ze Śląska, ministra przemysłu ze Śląska powinno być napisane. Jest. Wiadomo, górnicy górą. Znaczy, nie podpowiadać. Rafał pisze na, na Facebooku. Nie, no, podpowiadajcie. podpowiadajcie. Co jeszcze można po, po, połączyć ze spółkami energetycznymi w Polsce. Śmiało ja się boję, naprawdę. Pogad bardziej. Ja się boję. Jakiś polityk dotrze to do jakiegoś polityka do dominsky. Lodziarnie, żeby nie lody kończyli Adam proponuje mój dom, żeby jego dom podłączyć do spółek energetycznych. No tak, no to akurat. Chyba jest podłączony jednak jakoś. Jeszcze jest propozycja, żeby XTB połączyć, żeby się trochę pospekulowali, ale tutaj państwo chyba jednak miałoby za krótkie ręce, żeby, żeby połączyć Dom Maklerski. Tak mi się wydaje. może się, Mogę się mylić. No słuchajcie, to chyba już zbliżamy się do końca tymi bardzo optymistycznymi wizjami łączenia wszystkiego ze wszystkich i jeszcze za chwilę wrócą Czempiony. Indywidualnych odbiorców energii, ale w drugą stronę, tak, żeby to prosumentów. No tak, ale to nie jest śmieszne. To, ja, ale tak, jakiś spektakularny liczba pomysłów. Słowami. A, słowami tutaj się pojawia, regularnie, tak, tak, tak. Słuchaj, wy nie, Timber pisze, wy nie żartujcie. Kilka dni temu e, konfiarze zrobili awanturę, że o to, że jakiś ukraiński oligarcha chce kupić polską sieć lodziarni nasze srebra rodowe? narodowe nie nie możemy sprzedawać Bartosz, Bartosz pisze a Bartosza chyba tutaj rzadko widujemy, a może to w ogóle po raz pierwszy jak ten komentarz jest pierwszym jego komentarzem może tak unowocześnić trochę wizerunek i niech CD Projekt zrobi jakąś grę o kopalniach no. słuchajcie dobrze to już chyba wystarczy dzisiaj na no nie, nie wystarczy, bo tutaj się worek rozsypał z komentarzami. Nie wystarczy. Wprowadzony ma być zakaz importu węgla i podłączyć jeszcze PZT, żeby to ubezpieczyć od głupoty. Ja zaczynam się obawiać naprawdę o kondycję wig 20 za chwilę. No to co? To jeszcze, to jeszcze, może przez chwilę pokażemy ten tytuł, który nas tutaj sprowokował do takiego zachowania, trochę nieprzyzwoitego może, takie żarty jakieś. Grę o kopalniach to ZW i to VR, ale JSW to jest inna kopalnia. To jest właściwie producent y, półproduktu do stali, więc uwaga, tak. Y, węgiel koksujący, zupełnie inna historia, ale to ciekawa informacja. Że ma grę o kopalniach. <noise> tak ośpiewał, że pali czarne złoto z ziemkami. <noise> Słuchajcie, to zamiast sucharów dzisiaj to mieliśmy taki temat, który niestety populizm ciągle żywy. No tak, tak. Dziękujemy pięknie i. dziękujemy. Aha, Wojciech, tak zrobię. jestem ze Śląska, żeby nie było. Dobrze, może ja zostawię jeszcze kilkadziesiąt sekund tutaj nie wyłączając. Po tym jak my znikniemy, żeby Państwo sobie jeszcze popisali na top czacie czy w komentarzach na Facebooku. Dzisiaj 27, zaraz, a dzisiaj 13. Poprosimy o żarty. To nie wiem o co chodzi, Rafał. kojarzysz? Drodzy Państwo, to jeszcze tylko zapowiedź. O, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w środę o godzinie 12 mamy kolejny prosto fundusz. Kolejny prosto fundusz. Tym razem będzie inwestor quality, czyli ze inwestor z TFI i naszym gościem będzie Grzegorz Czekaj, zarządzający inwestor z TFI, funduszem właśnie inwestor quality. Co to są spółki quality? Spółki z tak zwaną FOSO, to zaciągnięte za Warrena Bufeta, że spółka musi mieć fosę. To wtedy jest Quality. Proszę bardzo, tutaj mamy okładkę. Prosto w fundusz o godzinie 12.00, czyli już niebawem, już niedługo i będziemy rozmawiać o tych spółkach i. O konkretnych spółkach też będziemy rozmawiać, które są, bywają, były w portfelu, ale jako przykłady tych spółkach, które właśnie mają tą fos czyli są spółkami Quality. To jest pierwszy tego typu fundusz na polskim rynku. Wystartował tam około trzech lat temu i tam rzeczywiście są spółki bardzo znane, ale też mniej znane. I o tych mniej znanych powiemy również ciekawe rzeczy. Spółki globalne, amerykańskie. I tam też jest taka fajna sytuacja w tym funduszu, że może się komuś, możesz się ktoś zastanawiać, czy to są spółki wzrostowe, czy spółki waliu na przykład. To wyjaśnimy, bo to jest w ogóle jeszcze jakaś inna kategoria zupełnie inna kategoria chociaż są tam spółki i z tego obszaru, o którym powiedziałem czyli i waliu, i wzrostowe. Troszkę jakby w poprzek takiego podejścia, który właśnie te dwa bieguny reprezentują. To już dzisiaj o godzinie 12.00 zapraszamy. Zapraszam. A Rafał zaprasza na jutro. Ja zapraszam na jutro. Na 12 też zapraszam, obejrzę chętnie. Lubię spółki z Fosą, jak jeszcze paru uczników jest na murach, to już w ogóle jest rewelacja. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.